W weekend obiegła nas niestety smutna informacja o śmierci wybitnego aktora Witolda Pyrkosza. Jak zareagowałaś na to? Skąd się w ogóle dowiedziałaś o tej informacji? A nie czytałeś w sieci? To do tego zaraz przejdziemy. Czekaj, bo się nie zastanawiałam, czy ja chcę to komentować, czy ja nie chcę tego komentować. Byłam akurat na planie, to znaczy na planie serialu i to rzeczywiście był niezwykły moment ze względu na... nie na moje osobiste uczucia, podziw, szacunek do tego człowieka, ale przede wszystkim ze względu na ekipę, którą miałam szansę obserwować. To szczęśliwie nieczęsto zastają nas takie informacje. Natomiast to był człowiek, który pracował z tymi ludźmi przez ostatnich naście lat, więc on się zżył. My się często śmiejemy, że ekipa filmowa jest trochę jak rodzina. Mimo tego, że różni z nas w różnym stopniu się znamy i wcale czasami się możemy nie spotykać, tak jak ja się wcale nie spotykałam na planie z świętej pamięci Witoldem Pyrkoszem, co oczywiście nie umniejsza jego, mojego stosunku do niego i tego, że go podziwiam, ale widziałam jego filmową rodzinę, bo to jednak mimo wszystko w cudzysłowie trzeba umieścić, w momencie niezwykłej intymności, zadumy, szacunku i takiej niezwykłej pauzy, zatrzymania. I to mnie poruszyło. Jakby wracając też do tego mojego zdjęcia, które zrobiłam, bo pewnie o tym chcesz ze mną porozmawiać, to też dla mnie był niezwykle, rzeczywiście intymny moment, natomiast tam się wydarzyło znacznie więcej intymnych rzeczy, które, proszę mi wierzyć, zachowaliśmy tylko i wyłącznie dla siebie. I specjalnie w tym kadrze, zresztą zdjęcie zostało wykonane i opublikowane za zgodą i operatora, i reżysera, którzy są jakimiś bogami na planie. W kadrze są uchwyceni tylko oni, ze względu także na szacunek tych wszystkich emocji, które miała reszta części ekipy. Bo to był plan Jak miłość, bo tego nie powiedziałam. To był planem jak miłość, to były akurat sceny, które nie były związane w żaden sposób z Witoldem Pyrkoszem, natomiast to byli ludzie, którzy z nim pracowali cały czas. To jak zareagowałaś na te komentarze, które za chwilę się pojawiły pod tym właśnie zdjęciem? Wiesz co, ja jednak uważam, że trzeba szukać pozytywów, to znaczy być może rzeczywiście zbyt pochopnie dobrałam hashtag pełna zgoda, potem nie chciałam się z tego wycofywać, bo i tak w sieci nic nie ginie, w związku z czym wycofywanie się z tego nie miało sensu, poza tym to jest kwestia pewnego symbolicznego także ujęcia tego tematu. Ja mówiłam o pewnej symbolice, natomiast cieszy mnie to, że niektórzy zrozumieli moje intencje, za to serdecznie dziękuję. Resztę tak.